Plan na dzisiejszy odcinek jest bardzo prosty. Zbieramy sobie itemy z pobliskich dungeonów, dzięki temu budujemy zajebistą chatę i w końcu zaczynamy mieć jakąkolwiek bazę w tym świecie, czyli w RL Craftie na survivalu. Halo, halo, witam was bardzo serdecznie, jest oczywiście Oskar i witam was w kolejnym odcinku z RL Crafta. W poprzednim odcinku trochę skasztaniłem, pozbieramy sobie te itemki później. Skasztaniłem totalnie, bo nie przeczytałem żadnych poradników, nie spodziewałem się, że będzie trzeba znać takie techniki tutaj przetrwania w tym świecie. Myślałem, że mój skill w Minecrafcie spokojnie wystarczy, żeby sobie poradzić, jak widać nie wystarczyło. Wiem już na przykład, że muszę zbierać gravel na początek po to, żeby zrobić flinta i z tego będę mógł zrobić sobie siekierę, więc takie podstawy już znam. Był też streamek, który się przyjął całkiem fajnie. Bardzo fajnie, kurde, będę 20 parę osób było, super. Ogólnie jest spoko, nie? Witam was serdecznie. Wybaczcie, że musieliście tyle czekać na odcinek, mimo że to jest dopiero drugi odcinek, już jest tydzień przerwy, ale spokojnie, teraz będą częściej odcinki. Dobra widzowie, mamy flinta, możemy go sobie teraz rozłupać na jakiś pobliski kamień. Wow, co to jest? Widzowie, patrzcie na to. Generalnie mamy nowy świat, bo tamtej się całkowicie wykrzaczył. Nie wiem do końca, co się stało. Tak czy siak mamy nowy save i... Nie, no ja muszę to zbadać. Ja wiem, że mieliśmy się bazę budować i prawdopodobnie będziemy w tym odcinku, ale ja muszę sprawdzić, co to jest. To wygląda jak totalnie coś, w czym chciałbym mieszkać nawet, nie? Jakieś ogromne drzewo, patrzcie widzowie. Wchodzimy, możemy sobie stąd patyki pozbierać przynajmniej. Tyle dobrze, przynajmniej będzie, że coś robię. Czy to jest jakiś smok? To jest chyba ten gościu, który mnie nie bije na szczęście. Był też streamek, tak jak wspomniałem. Słuchajcie, było całkiem spoko, mimo że padliśmy 7 razy, no to całkiem fajna zabawa była i kurde, będę już te podstawy teraz ogarniam. Chcę zobaczyć, czy on mnie bije, jak mnie uderzy, to jest przypał, nie? Totalny. Nie no, nie bije mnie, dobra, czyli to jest ten pasywny mob i mamy wielkie drzewo i ja to drzewo, kurde, jakbym tam sobie bazę zbudował. Póki co, zbieramy sobie kamień, okej, tu jest jeszcze jakiś stateczek, na tym stateczku pewnie też będą jakieś fajne itemy, mamy zajebisty respawn, bardzo bym chciał tutaj przeżyć, więc tak, wchodzimy sobie pod ziemię, może niekoniecznie tutaj, bo tu będzie sandstone, ale gdzieś tu, wchodzimy sobie pod ziemię i potrzebujemy kurde bele flint shardy i z tego kraftujemy sobie pierwszą siekierę. Słuchajcie, no ogólnie, po pierwszym odcinku, nie? Myślę, że całkiem fajnie, myślę, że całkiem fajnie, wyświetleń ten odcinek nie zrobi zbyt dużo, ale widziałem, że wam się podoba ten RL Craft, więc myślę, że będziemy go sobie cisnęli dalej przez jakiś tam spory fragment czasu. Okej, mamy flint shardy, dobra, dawaj to. Z tego możemy teraz kurde bele skraftować siekierę. Czy ja nadużywam kurde bele zwrotu dzisiaj? Mam takie wrażenie. Jest 6 rano, kiedy to nagrywam. Ja uwielbiam nagrywać o tych porach. Naprawdę, nagrywanie o 6 rano jest naprawdę sztosem, ponieważ o tej porze, słuchajcie, macie naprawdę zajebiście dużo energii, więc jeżeli jesteście youtuberami, albo byście chcieli coś ciekawego, ambitnego zrobić ze swoim życiem, to zapraszam was serdecznie do nagrywania o 6 rano odcinku, bo jest naprawdę, no kurde, jest taka energia, nie? Tak się chce nagrywać, tak się chce wszystko robić o tej porze, że wow. Dobra, bierzemy sobie, słuchajcie, nasze flint fibery i z tego sobie kraftujemy taką linę i z tego możemy sobie skraftować, proszę państwa, siekierę. Boom, flint hacze, dobra. No i teraz możemy sobie ściąć na przykład to drzewo. Słuchajcie, generalnie zajebiście, jakaś wełna, cokolwiek by się teraz przydało. Znaczy ja mogę na przykład sobie z tego plant fibera, czy ja mogę sobie na przykład z tego plant fibera zrobić jakieś takie, no nie wiem, wełnę albo łóżko czy coś? Mogę, zajebiście, dobra, no to słuchajcie, no to kraftujemy sobie zaraz z tego łóżko i będę miał respa tutaj, tylko przetrwać do nocy i będzie naprawdę sztos. A masz, kurde, o, broń się. Mamy wełnę, mamy też to. Z tego sobie kraftujemy więcej wełny i jeszcze jeden klocek i będziemy ustawieni. Boję się ściąć drzewo, mam wrażenie, że mi spadnie na łeb. O kurde, to jest owiec, dobra, zajebiście, to jest owcza wyspa. Bardzo fajnie, dawaj to. Kurde, zombie, dobra, spokojnie. Tutaj każdy potwór jest dosyć wymagający. I też Jezus Maria, jak ja mogłem nie wiedzieć, że można po prostu kliknąć prawy shift i napić się wody, nie? W sensie, no, gałgan totalny, więc teraz to sobie naprawimy. Do poprzedniego odcinku, bo strasznie. Cyk. Oczywiście jesteśmy zakażeni, ale to nas nie boli, ponieważ to jest tylko first, czyli będzie chyba szybciej spadała woda. Dobra, no to sobie teraz tak, kraftujemy. No nie, rozwaliłem sobie siekierę, Boże Święty. Dobra, chwila, potrzebujemy flinta. Jest krzemień, dobra, super. Mamy flinta i teraz potrzebujemy jeszcze... Mogę na przykład to rozwalić o to? Nie mogę. Potrzebujemy szybko się dostać do stołna. Jezu, robi się noc. Kupujemy się szybko do stołna. Rozwalamy flinta, kraftujemy sobie łóżko, idziemy spać, zanim cokolwiek się tu zrespi. Taki jest plan na dzisiaj. Problem z tym, że może też wyskoczyć koszmar. I jeżeli koszmar nam wyskoczy, co wyskoczyło też na streamku, na który was zapraszam serdecznie, no to wtedy jest przypał, ponieważ zdechniemy, nie będziemy mieli save'a tutaj. Mamy deski, kraftujemy sobie jeszcze trochę tych desek, jaki mamy czas. I możemy sobie skraftować łóżko. Szanowni państwo, chata gotowa. Myślę, że możemy sobie coś zbudować, bo nie jestem do końca przekonany, czy coś się wydarzy, jeżeli po prostu pójdę spać na polance, więc ja sobie szybko naciąkam trochę drewna i z tego sobie zbuduję po prostu dom. Pierwsza baza zawsze jest brzydka. Mamy to drzewo, jakby ja bym się nastawił na to, żeby w tym drzewie faktycznie zamieszkać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, szybko, nawet dyrtu, nie? Robię lepiankę z dyrta totalnie. W sensie ja chcę to po prostu przeżyć, chcę przeżyć noc i tutaj zapisać sobie save pointa. Nie mamy pochodni. To jest bardzo duży problem i czy możemy mu jakoś zaradzić? Wydaje mi się, że tak, ale nie wiem, czy jest na to czas, bo boję się spać bez pochodni. Nie wiem, co się może wydarzyć, ale wydaje mi się, że jak pójdziemy spać bez pochodni, to coś może nas wyskoczyć na zaraz.
zabić, a jeżeli będzie pochodnia, to jest większa szansa, że przeżyjemy, więc ja bym jeszcze się pospieszył. Dobra, jest drewno, kopiemy sobie pod ziemię, kopiemy sobie stone'a i dzięki stone'u robimy sobie piecyk, w sensie kobla, robimy sobie piecyk, przepalamy drewno, robimy pochodnie, idziemy spać. Taki jest plan na ten odcinek, no jest, żeby nie zginął, w sensie nawet tutaj może z kobla mi coś wyskoczyć, mnie zabić, tak się boję. Potrzebujemy 8 klocków. Kraftujemy piecyk, stawiamy piecyk tutaj, kraftujemy sobie teraz palenisko, węgiel i robimy pochodnie i kurde idziemy spać. Zajebiście widzowie, mamy to. No dobra, jolo, nie? W sensie, no nie wydaje mi się, żeby za każdym razem, kiedy idziemy spać, wyskakiwał ten upiór, który wyskoczy na live, więc powinno być git. Jak zgaszona pochodnia. Dobra, mamy to, mamy łóżko. Rozumiem, że teraz jak zginiemy, że zespimy się w tym łóżku, tak? Nic tu nie działa inaczej. Słuchajcie, mamy bazę, a skoro mamy bazę, to możemy iść podbić ten dungeon. W sensie, wydaje mi się, że tam padniemy, ale jeżeli się zespimy tutaj, no to kurde, zajebiście. Możemy tak ginąć nawet co chwila. Ja chcę ten dungeon oczyścić, w tym dungeonie chcę zamieszkać. Jakby to będzie idealne miejsce na bazę, naprawdę. Napijmy się tutaj łyka wody jeszcze. Chcemy się zabić? To jest wszystko, chcemy zabić. Abaya, dobra, możemy sprawdzić, co to jest. Abaya. Agresiv, dobra, 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 spoko. To jest agresiv, nie boimy się. Jak tego się wody napić, mordo. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu jest. Czy w ogóle jest tam jakieś wejście do środka? Mam nadzieję, że tak, że to jest jakiś faktycznie dungeon przygotowany. W sensie, że to nie jest sposób struktura taka sobie. Wiecie, że ma ładnie nie wyglądać i tyle, że tu faktycznie coś będzie w środku. Jakby wiecie, to jest właśnie to fajne, że ja nie chcę sobie psuć zabawy spoilerując. W sensie wiem, że powinienem jakieś poradniki obejrzeć i tak dalej, jak tu być proplayerem, ale nie chcę, po prostu bym się źle bawił. Ja wolę tak sobie wszystko ogarniać po swojemu, w sensie samemu odkrywać rzeczy, które są tu przygotowane. Ja pierdzielę, to jest jakiś ogromne schody, jak ja mam tu, żebym do 10 lat wchodził. Chcę odkrywać sam to, co jest tutaj przygotowane i po prostu się dobrze z tym bawić. Okej, zepsute. Mamy dyrta. Kopmy się po prostu na górę w takim razie. To jest jakiś glowstone. Nie no, wygląda to bardzo ładnie, ale szczerze wydaje mi się, że tam nic nie będzie. Ewentualnie może jakaś jedna skrzynka czy coś. Chyba coś, ale takie drzewa w Terrarii, które po prostu są, żeby być. Okej, możemy iść dalej po schodach, super. Ja mam tytuł na odcinek już. A i pisaliście też, żebym robił trochę dłuższe odcinki, więc postaram się do tych chociaż 10 minut dobijać. Ale myślę, że zrobimy 15-minutowe odcinki, bo faktycznie ta 8 ostatnio była troszeczkę taka, no troszeczkę za krótka, nie? Dobra widzowie, jesteśmy na górze naszego super pięknego drzewa i czy to coś tutaj jest? Nie, tu nic absolutnie nie ma. No dajcie mi coś, jakieś skrzynki, cokolwiek. Nie mówcie, to drzewo jest puste. Okej, okay, tu chyba coś jest w środku. Teraz zobaczymy, tylko co tutaj jest. Tutaj powinno być wyjście, tak? Nie, tu nie ma wyjścia. Gdzie jest? Tak, to wygląda jak serce tego drzewa, to coś. Więc mamy siekierę i możemy to rozłupać. I co jest w środku? O, proszę państwa. I w środku nie ma chyba nic po prostu. Naprawdę tu nie ma nic? Takie wielkie drzewo. Szkoda, bo mi się robi mega zimno tutaj, bym musiał stąd iść. O, Jin! Dobra, zobaczmy w bestiariuszu, co to jest. Zanim je to zabiję, chcę zobaczyć, co to jest. Jin! Takie coś, okej. Okay. To nie wygląda jakoś super mocno. Okej, okay, mam cię! Ty jesteś groźny? Powinno być to napisane, nie? No, chyba jesteś. Mordo, póki mnie nie uderzysz... Jesteśmy ziomkami... Ja! Jesteśmy ziomkami! Ej, zostaw mnie! Dobra, ej, super, wyrzuci mnie w powietrze. W sumie to właśnie chciałem osiągnąć, okej. Okay. O! Dobra, tu jest. Bijemy! Nie może być zaraz problem. Ciekawe, ile on ma HP. Ja mam tylko drewniany kilo. Okej, okay, ginie! Ej, dobra, jesteś słaby, mordo. Zajebiście, owoc refluksu. Co tu się wyprawia? O, co jest? Coś mnie bije dalej. To jest jakiś boss pewnie gdzieś, którego nie widzę. O, powrócił silniejszy, stary pijany, druga runda. Północ, broń się. Wygląda jak taka małpka, która rzuca tornadem. Ej, dobra, te dżiny się tu respią, totalnie. Chyba, że to są jakieś takie dżiny powietrzne, wiecie, coś w stylu. Ej, co tu robią owce? Coś w stylu, że wiecie, że jesteśmy w powietrzu i to są takie bossy, które bronią chmurki czy coś, nie? W sensie, że to nie ma nic wspólnego z tym drzewem. Może tak być. Oj, skończy mi się kilo. Brawo, Oskar, jesteś super. Owoc refluksu, weźmy sobie to. Schodźmy stąd, tu chyba nic nie ma. Ashen Jin. Zabiłbym go, ale chyba nie mam za bardzo z czego. No bo aktualnie mi się nawet nie mogę craftingu nawet zrobić. Brawo, super. Chyba, że po prostu zbiorę sobie deskę. Zdecydowanie trochę to zajmie, ale wydaje mi się, że warto. Dobra, nic tu nie ma. Nic tu nie ma, widzowie, chyba. Możemy stąd iść. Nie wiem, jeżeli coś jest w tym drzewie, o czym ja nie wiem, czegoś nie zauważyłem, mogę to rzecz napisać. To będzie spoko, nie? W sensie, no to drzewo wygląda zajebiście, więc jakby ja i tak bym tutaj gdzieś w okolicy bazę budował, bo to drzewo jest naprawdę tak nawet fajnym punktem orientacyjnym, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie jestem. Więc myślę, że tutaj sobie bazę faktycznie zbudujemy, ale no może nie aż tak na tym drzewie, w sensie ja bym mógł tutaj budować bazę, ale będzie mi tutaj zimno, więc zejdźmy sobie po prostu niżej. Chyba, że na jakieś takie fajne... O! No nie! Zostaw mnie, mordo! A! Ty dżinie, kurde! Podstępny! To jest najgłupsza rzecz, jaką teraz robię, w sensie schodzenie stąd. To jest chmura z Minecrafta, czy to jest coś, co mnie zabije? Glowstone se wezmę, proszę bardzo. To jest pierwszy odcinek Minecrafta, w którym nie zginę. Fajnie by było w sumie. Ten jasnoku se wezmę. Jestem debilem totalnym. Teraz w momencie, kiedy nie ma tutaj światła, będą się lecić potwory w tym drzewie. Okej, okay, no to nie było zbyt mądre. Nie! Dobra widzowie, Essa, przeżyliśmy to drzewo. Tylko teraz jeszcze stąd zejść. Myślę, że tu. Ej, boy! Co się stało? Zbagowałem się. Nie, coś tu się wydarzyło, no. Dobra, powoli się czołgamy. Panie tyranozaurze, co pan tutaj robi? Dobra. Ej, tu też jest jakiś klocek, którego nie ma. No nie, ała, rozwaliłem sobie łeb. Winia, walimy się. Na gołe klaty. Wyzywam się na pojedynek w warunkach MMA.
Tam jest smok, nie wiem czy wam go pokazywałem, ale tam jest smok, który prawdopodobnie albo przyjdzie nas zabić, albo my będziemy chcieli go zabić, a pierwsza opcja jest bardziej prawdopodobna. Wiem też, że na przykład nie mogę sobie zbierać teraz trzciny, ale w momencie, kiedy sobie zbiorę klocek pod nią, no to już tą trzcinę mogę zebrać, więc super. Są takie właśnie fajne protipy, które też na live'iku mi powiedzieliście, dosyć mocno ułatwiają rozgrywkę. Gdzieś mieliśmy tutaj chatę wcześniej, nie? Tam, dobra, zobaczcie, jaka piękna chata, kurde bele. Cudowna. Idziemy sobie przepalić żarcie. Mamy nasze surową baraninę i nasz surowy schab upolowany pięknie. I myślę, że możemy... Co możemy w sumie zrobić? Nie wiem, kurczę. Czy was interesuje taki zwykły gameplay? Myślę, że jak już troszeczkę osiągniemy na tym świecie, w sensie już wiecie, będziemy mieli podstawową bazę i tak dalej, no to możemy też robić streamki oprócz hardcora, na który was oczywiście zapraszam, robić streamki z survivala, czyli na tym świecie będziemy jakieś takie nudniejsze rzeczy robili, pokroju, no nie wiem, kopania kobla, żeby mieć czego budować, czy nie wiem, wydobywania jakichś tam ród podstawowych. Myślę, że to może być całkiem spoko, tylko też jeszcze nie teraz, nie? Bo teraz jeszcze jest wszystko takie świeże, ja się tutaj wszystkim jeszcze ekscytuję, jeszcze nie przyzwyczaiłem się do tego, co tu się dzieje w ogóle. Więc póki co potrzebujemy siekierę, bo się znowu robi nozy, ja dalej nie mam pochodni. Więc póki co po prostu wszystko nagrywam, potem myślę, że będziemy sobie bardziej to cieli, żebyście mieli po prostu soczysty content. Dobra, chwila, co ja potrzebuję? Ja potrzebuję jakiś gravel. Trochę za późno chyba jest, ale gravel powinien mieć w skrzynce. Kurde, poszedłbym spać, ale chyba, że się upiór zjeść. Mam wrażenie, że jest większa szansa na to, że się upiór zjeść, że coś mnie tutaj zabije, jak będę po prostu się trzymał w miarę z daleko. Tylko jeden gravel. Idziemy sobie zebrać trawę. O, jasnopył się świeci. Super, to mogę sobie go w sumie do rączki włożyć. Patrzcie, ja mam teraz takie minimalne światełko. Znaczy to robi oczywiście Optifine. Właśnie, widzowie, pobrałem sobie Optifine'a, bo też pisaliście, czemu nie mam Optifine'a i tak dalej. Pobrałem sobie go w końcu i teraz po prostu wszystko śmiga o wiele lepiej, o wiele płynniej. Ja też zauważyłem, że jest po prostu wielka poprawa, jeżeli chodzi o... Jezus, spokojnie, mordo, nie strasz mnie. Jeżeli chodzi o działanie tej gry na tym Optifine'ie, nie wiem dlaczego to... O, co to jest? Ja pierdzielę! Ty kurwo trąbkarzu jebany! Zespiliśmy się w domku. Jakaś pirania. O kurde, bele, chyba mieszkanie... Ja! Blisko wody nie ma sensu. Jezus Maria, co tu się dzieje? Przecież kurde, ja na zawał zejdę w tej grze. Jezu, aż się zgrzałem. Sąsiadów obudziłem. Wiecie, że jest 6 rano, kiedy ta gra... No znowuż to coś! Depad, mordo! Zostaw mnie, jakiś cęp, kurde! Rok. A rok mnie kiedyś zabił, pamiętam. Ja pierdykam. Co tu pływa w tej wodzie? Spać. Ja chcę iść spać. Starczy mi zabawy. Ale kurde, nie mam wszystkich itemów. Potrzebuję siekierę. Bo ja chcę drzwi postawić. Jeżeli pytacie, co ja w ogóle robię teraz, to ja chcę po prostu postawić drzwi. O, mój kwiat, chamik. No nie ma mojego tego, nie? Siekiery mojej nie mam. Gdzie jest moja siekiera? Dobra, nie wiem, zambulujmy się po prostu póki co. Dobra, widzowie, po prostu skończymy sobie w tym momencie odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli was wystraszyłem, macie przeze mnie zawał czy coś, no to przepraszam. Nie ponoszę za to odpowiedzialności. Oglądacie tę serię na własną odpowiedzialność. Zostawcie kciuka, ponieważ tych kciuków jest mało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja bym Oskar, siema, pala i cześć. Elo.